Cześć, witajcie z tej strony Mondo, witam was w kolejnym odcinku Wiedźmina na moim kanale. I zaczynamy praktycznie w tym samym miejscu, co skończyliśmy w poprzednim odcinku, jednakże od poprzedniego odcinka minęło dość dużo czasu, ale z tego co pamiętam, to w ostatnim odcinku zrobiliśmy tylko tyle, że ubiliśmy kurliszka w kanałach, wróciliśmy do lożku, zagadaliśmy z Vincentem i dowiedzieliśmy się o pewnej sprawie, która ma się odbyć w magazynach Slumsach około północy. Ale my myślę, że aktualnie polecimy sobie zadanie o nazwie Pamięć Ostrza, bo dostaliśmy informację, że miecz, który dostaliśmy, ten srebrny, który mam na plecach, został znaleziony u pasera Talara. Talar mieszka tutaj, a tu mamy pieska. Nie lubię tego robić, ale mamy zadanie na ten, na psie sadło. Widocznie psy trzeba bić silnym. Myślę, że w tym odcinku pójdziemy sobie tak. Zrobimy Talara, odwiedzimy detektywa i zrobimy zadanie u Vincenta. Myślę, że to będzie najlepsza ścieżka do zrobienia. Na razie będziemy musieli się przespać u Talara jeszcze przy okazji, bo no mamy bardzo dużą toksyczność. Tak, ponad połowę. Talar to jest najlepszy człowiek w tej grze, jak dla mnie ma najlepsze dialogi, więc posłuchajcie sami. Jestem paserem, sprzedaję i kupuję. Czym handlujesz? Wszystkim, czym warto. No to jak kurwa będzie? Robimy interes? No kurwa, stary, robimy. Straż znalazła u ciebie wiedźmiński miecz. Po pierwsze, kurewska straż. Po drugie, co ci do tego? Niedawno był tu inny wiedźmin. Berengar. To nie była jego brzytwa. Skąd możesz to wiedzieć? Mam trochę gratów twojego kumpla. Kosior pochodzi z innego źródła. Inne rzeczy? Inne, znaczy nie miecz, rozumiesz? Na przykład mogły to być jego zafajdane kalesony. W takim razie skąd miałeś wiedźmiński miecz? Co dostanę w zamian? Nie zaszlachtuję cię jak wieprza. Uczciwa oferta. Kupiłem go od pewnego typa w karczmie pod misiem kudłaczem. Cechy szczególne? A, nie są ci potrzebne. To najbardziej znany gracz w kości w okolicy. Jest kurwa niesamowity, prawdziwy chędożony magii. Korańczyk, znaczy. Skąd masz rzeczy Berengara? Jesteś kurewsko uparty, koleś. Od pośrednika. Gdzie go znajdę? Znajdziesz go w misiu kudłaczu, ale nie wiem, czy będzie chciał z tobą gadać. Gość nazywa się Kolman. Skąd masz rzeczy Berengara? Jesteś kurewską... Talar, chyba się nie zrozumieliśmy. Nie interesuje mnie pośrednik. Potrzebuję informacji o Berengarze. To kurwa nie do mnie. Twój koleżka Wiedźmin pracował dla alchemika Kalksztajna. Te informacje masz gratis. Za każdą następną policzę normalnie. Znowu Kalksztajn. Słyszałeś o salamandrze? Jebane gady, słyszałem. Ale nie mam bladego pojęcia, czego chcą. Płazy. Co kurwa? Salamandry to płazy. A teraz mów, co cię z nimi łączy. Nic, kurwa, nie wiem. Robisz interesy... Co ty, ochujałeś? Skąd miałeś rzeczy Berengara? Jestem chędożonym paserem. Wiesz, kto to jest paser, czy mam ci rozrysować? Co ty myślisz, że pytam każdego pieprzonego złodzieja, skąd ma towar? Ja ci coś rozrysuję. Pewna organizacja, Salamandra, ma na pieńku z Wiedźminami. Wiedźmin Berengar znika. A jego rzeczy trafiają do pasera. Do ciebie. Nadążasz? Chędożyć rysunki. Nie mam nic wspólnego z żadnym Berengarem. Moi dostawcy mogą wiedzieć więcej. Poza tym nie utrzymałbym się w branży, gdybym sprzedawał trefne towary, z którymi mam bezpośredni związek. Wierzę ci. Ponieważ jednak istnieje domniemanie niewi... No raczej, kurwa, nie inaczej. A z wywiadu gratuluję dedukcji. Jak do czegoś dojdziesz i będziesz potrzebował informacji, przypełznij, to pogadamy. Mówię, Talar jest przekozakiem w tej grze. No to jak kurwa będzie? Robimy interes? Pokaż mi swoje towary. A, i tutaj mamy bugi graficzne. Do tej pory nie spotkałem się z żadnymi błędami ze strony moda, a widzę, że tutaj, to może po prostu z mojej strony, ale Morgenstern wygląda źle i dwuręczny topór sterowy też wygląda źle. No dobra, ale zobaczmy.
Runę Słońca mamy i mamy Księgę Wilgi. Księgę Wilgi możemy kupić, mamy dość dużo pieniędzy. I możemy sprzedać Sygnet Wiecznego Ognia, także Srebrny Pierścień z Rubinem, Niebieski Meteoryt sobie zostawmy. Srebrny Pierścień, Srebrny Pierścień, Czarny Proszek, gwarantuję, że nie będziemy robić żadnych petard w grze. Więc to możemy od razu sprzedać. Co możemy sobie kupić u ciebie? Psiego sadła pewnie nie masz, nie chcemy się go zbierać zbytnio. No to jak? Napijmy się, odpocznę chwilę i się przygotuję. O to chodzi właśnie. Musimy zrobić miksturę ze śladu, z zaświatów, z tego co dostaliśmy z bestii. Ale oczywiście brakuje nam czegoś. Brakuje nam bazy alchemicznej. Właśnie tak dlatego patrzyłem, czy on ma jakąś bazę. Mamy 7 talentów. Rozdamy je po prostu na razie tylko tak. I zaraz pomyślimy co dalej. Myślę, żeby jeszcze te 4 rozdać. Właśnie o tak. Tu możemy dać stalowy silny jeden. Nie, grupowy damy. Myślę, że grupowy może nam się przydać teraz. Fakt faktem, na ulicach tutaj w zimie klasztornej czasami mogą wyskakiwać różne dziwne rzeczy, tak jak fledery. W paru miejscach występuje fleder. Co najlepsze to to, że ten nasz olej na miecz bardzo długo się utrzymywał. Dopiero teraz zgasł przecież, a już tyle czasu minęło od poprzedniego rozdziału. Zrobiłem przecież całe kanały. Fakt, że może jak on leży w skrzyni, to nie schodzi mu tak jakby czas trwania. Co było dość logiczne, no ale koniec końców zawsze to wysycha, nie? Nie wiem, musimy lecieć do magazynu, bo ostatnio po zakończeniu poprzedniego odcinka włączyłem nagrywanie, chciałem polecieć i kurde nie zdążyłem. Szpital Lebiody. Tu trafiają ofiary plagi Katriony. Jeszcze 2 etapy do końca. Stara wyzima i piekło. Psia krew, ale jestem mroczny. No, no, jak mało kto. Przejścia nie ma! Chcę wejść do szpitala. W szpitalu są chorzy na zarazę. Nie będziesz mi tu choroby roznosił. Ja tam nie chcę wejść, no ale ja wiem, że jestem w stanie ci opłacić, żebym mógł tam wejść. Dam ci 3 dychy i ty mnie wpuścisz, gościu. Możesz przejść. Taki właśnie z ciebie strażnik. Biedak, może by zabić z jednego biedaka. W ramach akcji jebać biedę. Nie no, lecimy do magazynów na razie. Nie do uwierzenia. Wydaje się, że nawet wyzima ma swoją gorszą dzielnicę. Tam jest miejsce, w którym właśnie występuje Fleder. O tam, w tej grupce się pojawia opryszków. I właśnie się pojawił i odleciał i przyleciał. Ostatnio zrobiłem taki błąd, że przypadkowo zaatakowałem przywódcę bandytów i się wszyscy na mnie rzucili. O, zapalasz pochodni. Nawet lubię tę robotę. Wydaje mi się, że zalotujesz mi głosem bezimiennego z Gothica, gościu. Kurwa, gościu, musisz mi tu szczać teraz. Dobra, idę do tego magazynu, bo chciałem się zająć tym flederem. Ale widzę, że nie ma sensu. 23.30, no jest koło północy, także nie wiem o co chodzi. Karczma mi się kudła, czy tam to z chętne uda. Dobra, w sumie możemy spróbować zająć się tym flederem. Bo on tu wycina non-stop każdego. Oj, i znowu zrobiłem to, co ostatnio. Przypadkowo zaatakowałem bandytę i teraz oczywiście wszyscy bandyci rzucą się na mnie, więc muszę złożyć przywódcę bandytów, bo on ma największe obrażenia w całej grupce. Wypraszam sobie. Zostaw babcie. No, Fleder swoją chwałę będzie bardzo dużo bił. Ładną współpracę mamy. Naprawdę bardzo ładne kombosy tutaj wychodzą, z tego co pamiętam w trakcie gry, jeżeli się już wymaksuje ten styl srebrny, bo Geralt naprawdę później potrafi robić salta i tak dalej, on już się staje niezłym akrobatą pod koniec gry. Ale na razie to nie wyglądasz tak dobrze, zebraliśmy kły Fledera. Już nie umrzesz babcie, już Fleder odleciał, twoja koleżanka tam umarła pod ścianą. Nic z niej nie zostało nawet. Dobra, ale jest północ i chciałbym wejść do tego magazynu. No właśnie. Nie ma Javeda ani magistra, ale lepszy ryc niż nic. Do dzieła.
Sprawdźmy, co łączy pana kapitana z salamandrą. Kto to jest? Nie tak się umawialiśmy, Glino. Spokojnie. To tylko wiedźmin. Na pewno słyszałeś, że wiedźmini to bezwolne golemy. Wykonują polecenia pracodawcy. Szybko i skutecznie, bez marudzenia. Prawda, Geralt? Prawda. Prawda, jestem golemem. Nie ma się czego bać. Zresztą ty też nie przyszedłeś sam. A teraz dobijmy interesu. Nie ufam mu. Słyszałem, że to pieprzony masowy morderca zarąbał ponad tuzin naszych ludzi. Tuzin? Nie bawmy się w więcej chyba. Kto ilu zabił. Sam Kremorne zabiłem za 30. A mamy rozmawiać o przyszłości. Twojej przyszłości. Która będzie bardzo nieprzyjemna, jeśli Javed się dowie, że go oszukiwałeś. A wierz mi, dowie się. I to wkrótce, jeśli nie zaczniesz gadać. Blefujesz. Nie dam się zastraszyć. Dość tego. Gadaj, gdzie jest Javed i wiedźmińskie tajemnice. Albo skroję cię po kawałeczku szczurom na pożarcie. Vincent, zatrzymaj go! Ja nic nie wiem! Byłem pomocnikiem księgowego salamandry. Javed już mi nie ufa. Nie wiem, gdzie jest i co zamierza. Magister? Nie wiem. Wyjechał gdzieś. Coś kręcisz. Chyba porozmawiamy inaczej. Miałeś mi dać ochronę w zamian za zeznania. Umawialiśmy się. Nic nie wiem. Przysięgam na grób matki. Zatrzymaj tego potwora. Przecież jesteś stróżem prawa. To będzie morderstwo. Zamierzasz na to bezczynnie patrzeć? Nie. Już wychodzę. Poza tym wiem, że brałeś udział w morderstwie rodziny Raymonda. Wiedźminie. Uwiń się szybko. Jak... Kochani, nie mogę patrzeć, jak się męczysz zmywając podłogę, więc wyjdę z pomieszczenia. Ta sama sytuacja. Odpaliśmy sobie grupowy, może poleci parę główek. Oni potrafią troszeczkę boleć, kurde. Zrobili nam pół życia, ale to tylko dlatego, że bijemy się w głupi sposób. W sumie nie wiem, na co oni się umawiali, co chcieli, ale jeżeli tamten mówił, że... Umówili się na to, że za zeznanie on mu zapewni ochronę, po czym Vincent powiedział coś tam. Nie pamiętam dokładnie co, nie chcę przytoczyć głupiego cytatu. A ten powiedział, że nic nie wie i żąda ochrony, no to nie należy mu się ta ochrona. Jeżeli za zeznanie mu dostać ochronę, a tutaj mówi, że nic nie wie, no. Wychodzimy i lecimy dalej. Przejdziemy się do Raymonda, bo mamy już 12 minut. A jak mówiłem, nie chcę robić za długich materiałów, bo i tak mi się wrzucają bardzo długo. Bo próbuję nagrywać dla was w jak najlepszej jakości i Wiedźmin jest nagrywany w stałych 50 klatkach, tak dla lepszego oglądania, a nie w 30. Tak samo nagrałem ostatnio Lola w 60 i naprawdę staram się, żeby te materiały wyglądały jak najlepiej. Żeby jak najbardziej przyjemniej się je oglądało. Dobra, tam siedzi Raymond. Ale... My, jak to my, przepieramy wszystko po kolei, co możemy tylko wziąć. Kozie mleko to nie, zniszczony regał, jeszcze sprawdzę. Ser żółty. No dobra, nie to nie. Proszę, proszę, któż to zawitał w nasze skromne progi? Zapraszamy. Geralt z Rivii. Wiedźmin, rezun jakich mało. Twoja legenda cię wyprzedza, Geralt. Jak mogę pomóc? Szukam informacji. Nie wiem, czy trafiłem pod właściwy adres. Dobre pytanie. Jeśli powiem ci, że pracowałem dla adwokatów Kodringera i Fena, to wystarczy? Te nazwiska nic mi nie mówią, ale wierzę, że to dobra rekomendacja. Jako profesjonalista z całą pewnością rozumiesz, że informacje mają swoją cenę. Zapłacę. Słucham cię uważnie, Biały Wilku. Chciwy człowiek. Interesują mnie osobnicy noszący brosze w kształcie salamandry. Tak się składa, że jestem w posiadaniu informacji na ich temat. Zanim przejdziemy do konkretów, chciałbym wiedzieć, dlaczego interesujesz się tą sprawą. Mamy rachunki do wyrównania. A, podobnie jak ja. Moje zwierzenia kosztują 100 orenów. Tanio. Oto pieniądze. Teraz powiedz, co wiesz o szefie salamandry. Sprawą salamandry zajmuję się od jakiegoś czasu. Mam pewne informacje. Sprawa osobista czy zlecenie? Chyba mogę ci zaufać. Opowiem ci pewną historię. W Wyzimie mieszkało kiedyś szczęśliwe małżeństwo. Odzwyczajna rodzina.
Mieli dziecko, 10-letniego syna. Pewnego dnia po powrocie z pracy ojca nie przywitał ani pies, ani zapach obiadu przygotowanego przez żonę, ani radość syna. Wszedł do domu, przeczuwając, że wydarzyło się coś złego. W sieni znalazł martwego psa. Ktoś strzelił mu w pysk z ciężkiej kuszy. Z początku mężczyzna nie był pewien, czy to jego pies. W kuchni znalazł ciało żony, przybite włócznią do drzwi. Nigdzie nie mógł znaleźć syna. Bezskutecznie przeszukał cały dom, ale bandyci nie pozostawili żadnych śladów. Skracając historię, po jakimś czasie Vincent Mays musiał zamknąć śledztwo. Nie było żadnych śladów, ani podejrzanych. Poza jednym. Pół roku po incydencie na śmietniku znaleziono ciało potwora. Miał ropiejące rany zamiast oczu, dziwnie chropowatą, zupełnie białą skórę. Był też nienaturalnie umięśniony. Nikt już nie pamiętał o morderstwie i porwaniu sprzed pół roku. Prawie nikt. Porwane dziecko miało charakterystyczną cechę. Zalążek szóstego palca u nogi. Tylko rodzice o tym wiedzieli. Dokładnie taki sam szósty palec miało monstrum ze śmietnika. Od tamtej pory ojciec każdą wolną chwilę poświęca, by znaleźć morderców swojej rodziny. Mam nadzieję, że ich odnajdzie. Wróćmy do rzeczywistości. Oto no, ciekawa historia. Salamandrą dowodzi Azar Javed, zelikański czarownik. To bardzo groźny przeciwnik, praktycznie poza moim zasięgiem. Ma kontakty i środki wystarczające, by wpływać na sytuację w mieście. Widziałem próbkę jego możliwości. Coś jeszcze? Podejrzewam, że działają na dużą skalę. Chodzi o coś więcej niż o złoto, być może o politykę. Prowadzą też eksperymenty genetyczne, bardzo niebezpieczne eksperymenty. Zwykli bandyci nie mieliby ani wystarczającej wiedzy, ani środków. Kto może pracować dla Javeda? Domyślasz się? Kapitan Straży Miejskiej, który umorzył śledztwo w ich sprawie, znika gdzieś na całe noce. Porozmawiaj z nim, może uda się coś z niego wycisnąć. To wszystko? Jest jeszcze drugi trop. Straż Miejska przetrzymuje pewnego człowieka, który ma ważne informacje. Straż? Gdzie? W lochu? Tak, to nasza szansa. Musisz znaleźć sposób, żeby przesłuchać tego więźnia. Spróbuj dowiedzieć się jak najwięcej od strażników. Masz to jak w banku. Ludzie często mi się zwierzają. Informacje od niego mogą być bezcenne. Powodzenia. Zobaczymy. Jeszcze jedno. Sądzę, że jesteś śledzony. Co sugerujesz? Pokrzyżujmy ich plany. Poczekaj u mnie chwilę. Zaczną im puszczać nerwy. I zaskoczymy tych, co chcą zaskakiwać. Wyjdę o północy. To ładnie ich zaskoczysz. 24 godziny ci to zajmie, bo po północy weszliśmy do Raymonda. Dobra, jak widzicie, nasz detektyw też jest dość ciekawą postacią w grze. Zaoferował nam tutaj bardzo fajną historię swojego życia. I dlaczego właśnie śledzi Salamandrę. Musiał wyjść inną drogą. Nieistotne. Pozytywnie prawdziwie. Suponuję, że pułapka jest gotowa. Owszem. Zajmij się zadaniami w dzielnicy handlowej. Zostawię sprawę w rękach naszego najlepszego agenta. Dzień dobry, nazywam się Geralt. Planuję was zabić. Cicho, babka. Zabiłeś babkę, ty śmieciu wredny. Chodź tu, kurwa. Ajajaj, to są ludzie bezwzględni. Chciałem pokazać wam bardzo fajną rzecz właśnie związaną tutaj z detektywem i z jego domem. Ale no nie miałem możliwości wejść w tryb medytacji, ale zaraz jak wejdę, to wam coś pokażę. Coś, co żebyście zapamiętali na dłuższy czas, bo będzie to powiązane z późniejszymi odcinkami. Dobra, tu są szczątki, biedak.